nie ma takiej ustawy w Sejmie, która by była przygotowana do głosowania, więc też jest trochę, i problem jest chyba mocno teoretyczny. Jestem zwolennikiem szukania rozwiązań takich, które by pozwoliły ludziom o odmiennych orientacji seksualnej, czy właśnie żyjących w tego typu związkach nieformalnych, ułatwiać życie, ale nie na zasadzie mylenia tego z małżeństwem. To jest, wydaje mi się, niepotrzebne i nie ma na to akceptacji społecznej w Polsce. Więc dzisiaj raczej trzeba mówić o tym, jak to zrobić, żeby ludzie będący w tego rodzaju sytuacji po prostu mogli się łatwiej na sobą nawzajem na przykład opiekować, dziedziczyć, mieszkać, pomagać w chorobie i tak dalej, i tak dalej.